Nie. W sprawie listy zaangażowanych za kresu pracy na to wybudę, bardzo proszę. Na sercie gratuluję. Taki aż moja komisja postępuje w infrastrukturze komunalnej w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie spraw remontowych dróg chodników do zgadzenia na 2016 rok. A była jak zmieniam paragraf pierwszy ustaw finansowo zadań powierzonych w zakresie spraw remontowych dróg chodników i oświetlenia na rok 14. Proszę Państwa, ja sobie pozwolę, jeżeli Państwo pozwolą, pominąć przytywanie wszystkich tych ulic. Jest to lista, która obowiązywała w ubiegłym roku. Są takie różnice, że ulice, które zostały zrealizowane, już to zostały usunięte z tej listy ubiegłorocznej. Te ulice, które są w trakcie realizacji, które jeszcze się realizują, myśmy ich celowo nie usunęli z ostrożności różnego rodzaju. Natomiast na numer 1 została wprowadzona ulica zgodnie tutaj z decyzją, z propozycją jednocześnie dla Państwa komisji, ulica Felicjanek po stronie numeru nieparzysty, ponieważ za chwilę będziemy czytali o kolejną uchwałę, czy projekt kolejnej uchwały dotyczącej roku 13, gdzie będzie specjalnie ujęta ulica Felicjanek po stronie numeru parzysty, ponieważ tutaj dzięki działaniu i jednocześnie dzięki przyjętym okoliczności remontu tam mediów na ulicy Felicjanek jest możliwość wykonania tej ulicy w tym roku i w przyszłym roku całość i jednocześnie też zaangażowanie środków, panie przewodniczący, tam są gazowni, prawda? MPWiT-u, przepraszam, MPWiT-u, co również wykaże i pozwoli nam wykazać zdecydowane oszczędności na tej ulicy. Ja miałbym tyle. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Ja to krótko chciałbym przypomnieć, że w jakich warunkach ta lista rankingowa powstała w ubiegłym roku? Ona otóż powstała w wyniku narzucenia pewnego rozwiązania na podstawie poprawki zgłoszonej przez jednego z radnych. Ta lista rankingowa nie była poddana analizie, nie była poddana dyskusji. Dyskusja została praktycznie de facto zabroniona poprzez zgłoszenie stosownego wniosku. Doszło tutaj do takich absurdów, że oto fragment chodnika w dobrym stanie przy ulicy Siemiradzkiego pomiędzy ulicą Karmelicką i Lenartowicza zgłoszony w ubiegłym roku został już w tym roku wyremontowany, podczas gdy na tej liście rankingowej do czasu jej niezmienienia w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku były takie ulice, takie chodniki przewidziane do remontu, które czekano 6, 7 i 10 lat. I pytam, gdzie tutaj jest logika. Neguję, jeśli chodzi o genezę powstania tej listy rankingowej. Neguję w ogóle jej powstanie. Uważam, że to, co się stało w Radzie w ubiegłym roku, w trakcie głosowania i przed głosowaniem nad wyłonieniem tej listy rankingowej, to kładzie się cieniem na tej kadencji obecnej Rady. Dziękuję. Dziękuję Państwu, jeszcze chcę zabrać głos. Nie, w takim razie proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu? Dzisiejszy czas jest za projektem. Kto jest Państwa przeciw? Dwie osoby są przeciwko. Kto się wstrzymał? Trzy przeciwko. Trzy przeciwko. Trzy osoby przeciwko. I kto się wstrzymał? Trzy osoby. Trzy osoby się wstrzymały. Dzisiaj za, trzy przeciw, czy wstrzymujący.